Siemano, ja jestem Yoshi from Gaming. Witam was w dzisiejszym odcinku. A dzisiaj będziemy budować dżunglowy domek w Minecrafcie, a konkretnie w stylu po dżungli. Jesteśmy właśnie na biomie dżunglowym. I tak, i będziemy się budować również domek, który jest zbudowany z drewna. I tak, zapraszam do subskrybowania mojego kanału. Jeśli tego nie zrobicie, to zostawcie subika z dzwoneczkiem. Będzie mi bardzo miło, bo lecimy po 1000 subskrypcji. Już się do tego celu zbliżam, nawet się zbliżam. I ja tutaj zrobię takie coś, że będę łączyć po prostu te drzewa. Idealnie się łączenie zrobiło. Tak, jeżeli chodzi o shadery, jakie użyłem, to są to BSL. Emi świetnie kodują świetny komp. Ryzen, procesor Ryzen 5 3600, GTX 1080 Ti, do tego 16 giga RAM-u. To naprawdę chodzi pięknie po prostu, ale tak. Linka do shaderów macie w opisie. Dlatego więc zaczynamy. I tak, aby za... No i tak. Pierwsze, od czego zaczniemy, to... Dobra. Dlatego więc, tak. Mamy od czasu sobie te liany, czy jak to tam. Czasu te liany usunę, czy jak to się tam nazywa. I tak. Ja ten domek zrobię tak na dwie kratki od tego, ale żeby... Ale najpierw oczywiście zczyszczę tutaj środek. Tak, i teraz sobie oczywiście, ale musicie czekać, muszę coś przegrzebać w ustawieniach i wyłączyć znikanie liści. Ułatwienie dostępu. Jak wie ktoś może, jak wyłączyć to znikanie liści? Dobra, dlatego więc tak, pierwsze, od czego zaczniemy, to zbudowanie sobie takiej platformy, czy jak to się tam może się nazywać, platforma, czy to w ogóle jest jakaś platforma, czy coś, nie wiem, myślcie nazwy w komentarzach. I tak, tutaj sobie takie coś zrobimy. Oj, pięknie, oczywiście tak pod całą koroną mieszkać drzewa. Ja tutaj to sobie zabuduję tak według drzewa. Tak po prostu. Żeby to jakoś wyglądało tak w miarę sensownie.
No. I oczywiście sam domek to jest mój pomysł. Żadne z neta to nie jest ani inne. Mój pomysł. Ja od nikogo nie kopiuję. No i tak. Tutaj sobie zabudowuję tą platformę, czy jak to tam. No i teraz tutaj zabudowujemy tak, tak. Zabuduję. No i teraz taką mam jakby wzniesioną. No u mnie wyje syrena. Pożar jest. Tego więc teraz tak to sobie zabudowuję i chodzi nam naprawdę piękny. Także można zrobić sobie sporo drzew. Chcę trochę poniszczyć, jakby jak to powiedzieć. Tak jak to mogę, tak jakby to można powiedzieć. Ja ją sobie tak tutaj poniszczę trochę, aby... Kurde. I ten bambus irytujący, co sobie chce wrastać? Oczywiście tak. Oczywiście, dobra, tutaj teraz patrzę po liście. Liście musicie zakryć, aby liście jakoś tak starać się zniszczyć dla mnie. No proszę. Tylko kurde, te liście znikające to jest irytujące.
ludzie, jak wyłączyć to zbieranie liści, powiedzmy. Dlaczego? Tylko dlaczego? Powiedzcie mi tylko dlaczego? To ten to mi... To ludzie, powiedzcie dlaczego? To dlaczego mi to kurde... Takie coś się robi. Tutaj niestety no problem z tym znikaniem. Dlatego no ja trzymaję się, żeby nie było tak w większości pozasłanianej. To takie coś, to jest dobre. To... Gdzie, ale co jest? Ale co jest? No, nie no, wszystko dobrze. Proszę no. Zła. Proszę no. Powiedzcie, że to ładnie wygląda. I to jest to pięknie. I tutaj możemy już sobie wyprowadzić kolejne wyjście. Dobra, tylko teraz to jakoś tak to obuduję mniej więcej, żeby tutaj to było. Dobrze, teraz ten, no to teraz sobie... Tego, że płytka tropikalna. Dlatego, że teraz możecie ten zobaczyć.
zachować. O. No i potem zajmiemy się po prostu wnętrzem. Są takie trzy... Takie są trzy idealne drzewa. Można z rozwidlenia robić inne rzeczy. Jako tak jakby to mogę powiedzieć oddział naszego domu czy coś. I tutaj ten. Jeszcze kolejny. I robicie sobie tutaj właśnie podobną robotę do tamtego miejsca. Ja zaraz zrobię rozwidlenie. Nie wiem dlaczego, ale mi się tak trzy ułożyły się idealnie drzewa. To jest dom, to będzie domek łączony po prostu mostem. Czyli naprawdę świetna rzecz jak na grę. Łączyć po prostu jak tam chcecie. To nie jest. Dobrze. Dlatego więc tutaj takie coś sobie robię wokół tego drzewa. Tutaj można zrobić takie różne kilka domków. Naprawdę super świetna rzecz. Tutaj będziemy sobie tak to dobudowywać. Nie wiem czy to może oddzielam nazwę czy czym tam. Shaderki to oczywiście są BSL Shaders. Ja tutaj dałem pojedynczy biom, ale seeda mogę dawać i wersję. We'll be right back.
takie drugie jakby. Oczywiście ja tutaj zrobię taki pomost tutaj, tą rzekę. I tutaj sobie dam takie coś. No i takie coś sobie dobudowuję. Dobrze. Pięknie oczywiście to mi wychodzi. Teraz tutaj sobie zrobię. Zostawić taki jeden czy dwa bloki. Tak postawić. Oczywiście. Jakieś tam parę bloków czy czegoś jeszcze. Oczywiście
dobrze. Dlatego więc skoro teraz mam już takie drzwiami przejście, zrobię rozwiblenie, żeby to tak jakoś tutaj puścić przez tą rzekę. Bo trzecia część domku będzie. I fajny projekt. Dajcie łapeczkę w górę oczywiście, jeżeli wam się to podoba. Możecie komentarz napisać. Zawsze każdemu przypinam serduszko oczywiście do komentarza. Będzie mi bardzo miło. Jeśli zostajesz subika, łapkę w górę. Dobra, tylko teraz tutaj tak posprzątam lekko to drzewo jakby. Tak, tutaj. Dobrze. Oczywiście też dach. Takiego czegoś możecie sobie zagospodarować, jak wam się tam podoba. Tutaj zrobię specjalnie tam podstawowe rzeczy, typu crafting. Tutaj zrobię jakieś całe chemiczne rzeczy. Tam jakieś enchanty, coś tam. Jakiś table czy coś. Teraz sobie Multiplayer.
robić, ale jeżeli ktoś ma cheaty, no to na przykład może wam wjechać, jeżeli... Oczywiście. Pięknie jest. Także taką ścieżkę sobie możecie zrobić. Naprawdę. To jest piękna rzecz po prostu. Teraz. Dobra, jest wszystko. Oczywiście teraz ten. Teraz zacznijmy sobie od dekorowania naszego domku i zrobienia wejścia. Więc tak, żebyśmy mogli wejść po tej stronie i po tej, to zrobię tutaj oczywiście zejście. Tutaj są te liany, czy jak to tam można powiedzieć, pnącza. Robię zejście, wiążę sobie trapdora.
dżunglowego trapdora. Tropikalną klapę się dżunglowego trapdora. Tutaj sobie przechodzimy i tutaj robimy to samo. I teraz oczywiście tak sobie randomowo rzucajcie sobie liany. Już jest, już jest. Tak lianami tak to rozrzuciłem tymi. Dobra, tylko żeś jakiś widoczek mieli tu tam w tym czasie. No i oczywiście tak. Teraz sobie tutaj robimy i tak ram, tak po prostu tak to porozstawiamy. Łóżko. To czego mi tylko sorki, bo dlatego, że zmieniło mi na wkład klawiatury, to skrót klawiszowy taki ten jest. Łóżko, sobie łóżko. Dajcie sobie tak stylowo. Oczywiście. Teraz dostałem sobie pochodnie. Pochodnie takiego top światła nie dają. Żeby to rozświetlić tak mniej więcej. Teraz bierzemy sobie crafting table. Piec. Skrzynkę. Naprawdę to świetnie. Dobra, tak tutaj robię, ale no wygląda to po prostu idealnie. Nawet żebym rewelacyjnie. A i tu, gdzie to ma być, to jednak damy sobie jakieś bloki dekoracyjne. Bloki dekoracyjne. To sobie tutaj może jakieś... Znaczy kowadełko może, no. Lepiej będzie, jak tutaj dam sobie kowadło. Kowadło sobie wrzucimy. No i teraz tak. Co tu jeszcze wrzucić? Jeszcze stojak. Tak na zbroję.
więc tutaj dam sobie złoto. Teraz żelazo. Chainową jeszcze dam sobie. Ej, to wygląda świetnie. Teraz mieczyki jakieś rzucimy sobie jeszcze. Da się netherite'owy. Aha, nie. Będą, że na Xboxie to coś podobnego zrobić. Czy nie da się? To może sobie pogarnieć. No i teraz sobie możemy jakoś tutaj dywanik tak rozłożyć, jakiś fajny. Błękitny dywan jest niebieski, tak wygląda przemiar. Robimy. Pięknie. I tutaj normalnie mamy to, co tam wszystko, co chcemy. Teraz sobie pójdziemy tutaj. Wygospodarujemy tutaj sobie. I tutaj mamy sobie enchant. Czy taki jeszcze jak enchant tutaj był? Też podobne rzeczy. Enchanting. Tutaj alchemiczne. Dlatego, że po prostu tutaj damy sobie płytki. Płytki. Takiej, taką płytkę sobie. I tu też dodam piasek Soul Sanda. Kurde. Tylko i teraz sobie dam z tego, jak to się nazywało? Nederowe brodawki? Ziarno prawdy. Jakieś buty, skrzynie. Jakieś tam gospodarcze, to są te tereny. Butelki wrzucać i inne rzeczy. Nie, to nie. To po co? Wrzucę tutaj kociołek. Wiadro. Hop, no i proszę. Tutaj mamy o takie coś. Ale teraz tutaj sobie spersonalizujemy dodatkowo. We'll be right back.
Czwórka. Tutaj damy sobie biblioteczkę. I... I teraz stół zaklęć. Tutaj jeszcze może to rzucę po szelfa. Jaki poziom mamy enchantment? No poziom 24 enchantment. Ale teraz to tutaj także rozświetlimy sobie wszystko. Thank you.
pięknie to jest rozświetlone. Dobra, time set day. Ja się tego nie zrozumiałem. Ale ładnie, to ładnie. Po prostu pięknie. Bierzcie za nie przykład. Zapraszam, możecie wysyłać na Discorda wasze domki w Minecrafcie. Naprawdę, na Discorda możecie wysyłać i tak po prostu. Discord, zapraszam, wbijajcie na Discorda. Naprawdę, no, możecie tam. Tutaj teraz. Ups, przepraszam. Ty nie chcę sobie liana zaraz tam. Tutaj możemy sobie zbudować ten. Hodowlę albo magazyn albo jakiś drugi pokój. To wygląda pięknie po prostu. Także jakieś stojaki dobudować. Trawę zrobić coś. Tego już prawo zrobię zboża. Albo tutaj będą się to zagospodarować jakoś bardziej, wyburzając chociażby tutaj falę. Thank you.
dobrze. Jakoś się tak staram. Jak to, żeby to... to wyszło jakoś... Ty już tak pnącze porosło. Żeby to porosło pnączami zostawiłem. Ja sam te pnącze dodałem. Spoko. Wszystko jest dobrze. Teraz ten... tutaj farmę, dlatego że jak ja ją tutaj zrobię teraz? Teraz to musimy jak najbardziej oczywiście rozświetlić. Obudowujemy sobie na... płytki. Płytki drewna. Rzucimy sobie wodę. Teraz woda leci, jadro wody. Motyka, zbieraj to, biorę. O! Teraz wezmę sobie pszenicę. Bierzemy sobie teraz marchewki, ziemniaki, i buraki. Thank you.
jasnoglas. Charakterystycznie jasno tutaj będzie. Czyli glowstone. Jeżeli chcecie więcej takich domków, to zapraszam do subskrybowania mojego kanału. I możecie dać propozycję, na jaki biom polecacie. Ja też mogę wam dać seeda. O, patrzcie, to będzie piękność. Cudo. Nowoczesność. No i oczywiście jest. Teraz time set day. Domek, mogę wam powiedzieć, ukończony. I tak to wygląda pięknie na tych shaderach. Te liany sobie fajnie zarastają. Pokażę nawet wnętrze. Pięknie. Punkt odradzania mamy. Pięknie, zbrojki, dywanik. Jest, wszystko jest. Wychodzimy sobie. Tu mamy wszystkie alchemiczne enchanting table. Także oczywiście... farmę. No i proszek, wszystko pięknie rośnie. Proszek, wszystko pięknie rośnie. Podsyłać, możecie podsyłać także i wasze domki na Discordzie. Link oczywiście daję w opisie. Jeszcze dom tutaj jasno. Teraz czas na noc. Wchodzimy do tego oto domku. Nie, 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 wstań, wstań. No proszę, drogi. Oczywiście tutaj wchodzimy. Jest.
proszę, mamy oczywiście tutaj farmę, naprawdę świetnie. Teraz time set day. I teraz sprawdzimy sobie bez shaderów wyłączone. Shadery włączone, zobaczmy jak to chodzi. Bez shaderów to wygląda ok. Proszę bardzo. Dlatego więc widzowie Narka, do zobaczenia. Trzymajcie się, cześć. Pa, pa. Miłego dnia.